Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Na wstępie muszę przyznać, że dzisiejsza historia jest wyjątkowo przygnębiająca. Opowiem Wam o zaledwie 16-letniej dziewczynie, która przeżyła w swoim życiu naprawdę ciężkie chwile, która jeszcze przed wkroczeniem w dorosłość musiała mierzyć się z traumą i walczyć z jej skutkami. A zaledwie kilka lat później jej życie zostało przedwcześnie przerwane. Nie wiem, jakie jest dokładne prawdopodobieństwo, ale oczywiście zawsze istnieje szansa, że spotkamy na swojej drodze agresora. Osobę mającą względem nas złe zamiary. Ale że natrafimy na dwóch takich niebezpiecznych osobników, jest aż niewiarygodne. A jak się okazuje, możliwe. Zanim jednak przejdę do historii właściwej, to chciałabym Wam coś polecić. I będzie to skierowane głównie do osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, bo jak wiecie, sama tu mieszkam. Od razu zaznaczę też, że w żadnym stopniu nie jest to materiał sponsorowany, po prostu okazało się, że jedna z Was, słuchaczek, prowadzi firmę kosmetyczną, a ja tych kosmetyków po prostu używam, a nie wiedziałam, że Asia słucha tego kanału. W związku z tym, że ja zawsze staram się wspierać małe firmy, kobiety, Polki i Polaków na emigracji, to dlatego z całego serca chciałam polecić te kosmetyki, szczególnie jeśli lubicie naturalne formuły. Firma ta nazywa się Manufaktura Zacnego Mydła. Sprawdzone, więc przekazuję dalej. Link zostawię Wam w opisie, a teraz zapraszam już do wysłuchania. Był zimowy wieczór. Około 21. Ostatni dzień stycznia 2013 roku. W niewielkiej, bocznej alejce na terenie miasta Blackpool w Anglii niespodziewanie pojawiły się płomienie. Okoliczni mieszkańcy natychmiast zareagowali. Masowo wyszli ze swoich domów, aby sprawdzić, co się dzieje. W powietrzu można było zobaczyć dym. Wtedy jeden z miejscowych chwycił za wiadro z wodą i ruszył w stronę ognia. Na szczęście całkiem sprawnie udało się go opanować. Wówczas obserwatorzy zaczęli się zastanawiać, co było źródłem pożaru. Przyglądali się temu, co nadpalone leżało na chodniku. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że ktoś podpalił sklepowego manekina. Wszyscy tak myśleli do momentu, gdy nie dostrzegli czerwonych śladów, śladów krwi. Stało się jasne, że właśnie natrafili na ciało człowieka. Jakaś kobieta natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy. Na miejscu niebawem pojawili się policjanci. Okazało się, że ciało było zawinięte w worki na śmieci, dywan i kołdrę. Gdy tylko śledczy obejrzeli je z bliska, to wiedzieli już, że identyfikacja ofiary będzie trudna. Sądzili, że z uwagi na obrażenia oraz ogólny stan ciała, będzie to możliwe tylko przy pomocy badań DNA. Jedno było jednak pewne. Ofiarą była młoda kobieta. W tym samym czasie rodzice 16-letniej Saszy Marsden krążyli po mieście i szukali córki. Od kilku godzin nie było z nią żadnego kontaktu. Jej telefon był wyłączony. Dziewczyna także, pomimo planów na wieczór, nie pojawiła się ani w domu, żeby przygotować się do wyjścia, ani na imprezie, którą miała w planach. Rodzice i jej chłopak obdzwonili znajomych i szpitale, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. W końcu, gdy minęła ustalona w rodzinie Marsdenów godzina powrotu Saszy do domu, czyli 23, rodzice zdecydowali się zgłosić zaginięcie córki na policję. Dwóch funkcjonariuszy niebawem przyjechało dowiedzieć się nieco więcej o zaginionej. W co była ubrana, jak wyglądała, czy miała jakieś znaki szczególne. Jeden z policjantów kilka razy podczas tej rozmowy musiał odebrać telefon i wtedy wychodził na zewnątrz. W pewnym momencie, gdy wrócił z kolejnej już takiej telefonicznej dyskusji, przekazał rodzicom Saszy te najgorsze możliwe wieści.
oznajmił, że 2 godziny wcześniej znaleziono ciało młodej dziewczyny i wszystko wskazuje na to, że jest to ciało ich córki. Śledczy zabezpieczyli szczoteczkę do zębów Saszy i przekazali ją do laboratorium do analizy. Pozostało czekać na wyniki testów. Kilka dni później, 3 lutego, wszystko stało się jasne i niestety potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy. To było ciało Saszy Marsden. Matka 16-latki przyznaje, że i tak nie mogła w to wówczas uwierzyć. Jeszcze przez długie miesiące każda dziewczyna o podobnym kolorze włosów sprawiała, że szybciej biło jej serce. Dodaje, że oddałaby swoje życie, byle tylko Sasza mogła żyć. Jej córka przyszła na świat 7 maja 1996 roku. Była najmłodsza z 5 rodzeństwa. Miała 2 siostry, Gemę i Katie, oraz 2 braci, Tomasa i Marka. W 2004 roku rodzina Marsdenów przeprowadziła się z miasta Bolton do Steyning. Steyning to malutka wieś na przedmieściach Blackpool. Sasza miała wówczas 8 lat. Dziewczyna była opisywana jako bardzo uparta, zadziorna i przebojowa. Jej matka przyznaje, że zdecydowanie nie była ona nieśmiałą dziewczyną czy aniołkiem. Miała charakterek. Nie bała się mówić tego, co myśli. Rzucała się w oczy i zapadała w pamięć. W jej towarzystwie ciężko także było się nudzić czy mieć zły humor. Przykładowo, dziewczyna uwielbiała tańczyć i gdy tylko słyszała ulubioną piosenkę, to zaczynała ruszać się w jej rytm. Nieważne, czy była na ulicy, czy w sklepie, czy też ta muzyka dochodziła z głośników przejeżdżającego auta. Nie dbała o to, co ktoś o niej pomyśli. Gdy wkroczyła w okres dojrzewania, najważniejsze stały się dla niej oczywiście kontakty z rówieśnikami. Dziewczynę często podwoził do Blackpool jej tata, tak aby mogła spędzać czas ze znajomymi. Jej koleżanki wspominają, że Sasza była niezwykle lojalna i w razie potrzeby potrafiła się za nimi wstawić. Można było na nią liczyć. Wszystko to jednak zmieniło się w lipcu 2010 roku, kiedy dziewczyna miała 14 lat. Wtedy bowiem doszło do naprawdę strasznego zdarzenia. Pewnego dnia po szkole Sasza wybrała się z kolegą do parku. Tam podszedł do nich 22-letni mężczyzna. Zaczął ich zagadywać. Widać było, że chciał wzbudzić ich zaufanie. Zaoferował im też alkohol, a dokładnie wódkę. Sasza nigdy wcześniej nie piła, ale wiedziona ciekawością postanowiła spróbować. I szybko mocny trunek zwalił ją z nóg. Wówczas nieznajomy przystąpił do realizacji swojego planu. Od samego początku jego jedynym celem było to, aby dziewczynę zgwałcić. Dodam tylko, że wszystko to miało miejsce w biały dzień i w miejscu publicznym. Towarzysz Saszy był od niej młodszy. Wiedział, że nie da rady powstrzymać dorosłego, o wiele większego od niego mężczyzny. Ponadto był kompletnie przerażony. Na szczęście w tamtym momencie do parku wkroczyły 2 kobiety. Udało się im przerwać napaść i zadzwonić na policję. Sprawca został aresztowany. Później skazano go na 5 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności. W każdym razie to wydarzenie kompletnie zmieniło pełną życia radosną nastolatkę. Nie była już ufna i ciągle uśmiechnięta. Przepełniał ją gniew i frustracja. Nie tylko jednak wówczas walczyła ze swoimi wewnętrznymi demonami, lecz także w szkole przechodziła przez piekło. Rówieśnicy się od niej odwrócili, wyzywali ją, dręczyli. Ktoś nawet założył na Facebooku grupę, gdzie ludzie pisali, że dziewczyna zasłużyła na to, co ją spotkało. Sasza nie radziła sobie z tym wszystkim. Zaczęła wagarować, spotykać się z różnymi chłopakami, upijać się i okaleczać. W końcu rodzice przenieśli ją do innej szkoły, ale niestety niewiele to pomogło. Wciąż niezwykle ciężko było jej się odnaleźć. Wkrótce do tego doszły też ucieczki z domu.
Dziewczyna potrafiła zniknąć na kilka godzin, a nawet na kilka dni. Wtedy zaniepokojeni rodzice szukali jej po całym mieście. Obdzwaniali, kogo się da. Czasami w poszukiwania zaangażowana była również policja. Sytuacja stała się trudna dla całej rodziny. Czas mijał, lecz wcale nie było lepiej. W 2012 roku Sasza poznała 2 lata starszego chłopaka o imieniu Dany. I ci dwoje szybko przypadli sobie do gustu i zaczęli się spotykać. Niedługo potem zostali parą. Tego samego roku w sierpniu, po wspólnej randce w Blackpool, oboje niespodziewanie zapadli się pod ziemię. Saszę wówczas wszędzie zawoził i odbierał jej ojciec, więc gdy dziewczyna nie zadzwoniła po niego tamtego dnia, to rodzice wiedzieli, że znowu czekają ich ciężkie chwile, pełne niepokoju. Telefon córki był wyłączony. Wszystkie połączenia od razu były kierowane na pocztę głosową. Rodzice zdecydowali się zatem po raz kolejny poprosić o pomoc policję. W każdym razie po 2 dniach siedzenia jak na szpilkach, Sasza nagle do nich zadzwoniła. Tłumaczyła, że uciekła ze swoim chłopakiem Danym, bo chciała się odciąć od tego wszystkiego, co spotkało ją w Blackpool. Oznajmiła, że obecnie przebywają w mieście Lowestoft, a ono znajduje się prawie 500 kilometrów od Blackpool. Mimo wszystko 16-latka szybko dała się przekonać, że najlepszym wyjściem będzie powrót do domu. Poprosiła jednak rodziców o jedno. Chciała, żeby jej chłopak z nimi zamieszkał. Matka dziewczyny wspomina, że wtedy była już tak zdesperowana, jednocześnie przerażona, że jej córka jest tak daleko, że zgodziłaby się chyba na wszystko. Chciała dla Saszy jak najlepiej, żeby była obok, cała i zdrowa. Niebawem po uciekinierów pojechał ojciec nastolatki, a Dany wprowadził się do rodziny Marsdenów. Sasza potem przyznała, że żałuje tego, że znowu uciekła i zdenerwowała rodziców. Aczkolwiek zdaje się, że był to dla niej moment przełomowy. Obecność Danego dobrze na nią wpływała. Dziewczyna zapisała się nawet do lokalnego koledżu. Wybrała kurs będący takim wstępem do późniejszej ewentualnej pracy z dziećmi. I Saszy bardzo się on spodobał. W końcu zobaczyła światełko w tunelu. Miała chęci i siłę, żeby zrobić coś tylko dla siebie. Oprócz tego miała również ogromne wsparcie ze strony rodziny i chłopaka. Poczuła się szczęśliwa. Wówczas zdecydowała się iść za ciosem. Stwierdziła, że fajnie by było być bardziej niezależną i móc zarobić jakieś dodatkowe pieniądze. Postanowiła, że spróbuje znaleźć pracę na pół etatu, którą będzie mogła łączyć z nauką. Zaczęła więc poszukiwania. Wkrótce szczęście się do niej uśmiechnęło, a przynajmniej tak myślała. Jej dalszy znajomy, a poznała go kiedyś przez wspólną koleżankę, złożył jej propozycję. Miała pomagać w pracach porządkowych w hotelu, gdzie on sam także pracował. Zaprosił ją na rozmowę kwalifikacyjną i miała się ona odbyć 28 stycznia, w poniedziałek. Tego dnia tata zawiózł Saszę do miasta, do Blackpool. Wysadził ją na głównej ulicy. Tam miał czekać na nią menadżer hotelu. 1,5 godziny później dziewczyna poprosiła ojca, żeby ją odebrał. Była cała w skowronkach. Powiedziała, że poszło jej dobrze, że oprócz rozmowy kwalifikacyjnej wykonała też kilka zadań. Pościeliła łóżka, wypełniła jakieś inne drobne polecenia i kierownik hotelu stwierdził, że chciałby ją zatrudnić. Zapłacił jej również 10 funtów za wykonaną tego dnia pracę. Dziewczyna miała mieć z góry określony grafik. Jej dni sprzątania przypadały w poniedziałek i czwartek. Zatem 31 stycznia, czyli 3 dni później, był jej pierwszym oficjalnym dniem w pracy. A ten zaczął się jak każdy inny. Nastolatka rano poszła na zajęcia. W szkole czekały na nią bardzo dobre wieści. Nauczyciel poinformował ją, że z uwagi na to, że tak dobrze sobie radzi, to może przejść już do grupy bardziej zaawansowanej.
Dziewczyna była z siebie niesamowicie dumna i zadowolona. Po szkole ojciec zawiózł ją do pracy. 16-latka wysiadła w tym samym miejscu co kilka dni wcześniej i zapewniła, że zadzwoni jak skończy, aby tata mógł po nią przyjechać. Niemniej, godziny mijały, a Sasza się nie odzywała. Ojciec więc sam do niej napisał. Potem próbował dzwonić, lecz telefon okazał się być wyłączony. Początkowo bliscy byli przekonani, że dziewczyna jest po prostu bardzo zajęta i stara się zrobić jak najlepsze wrażenie na pracodawcy. Z każdą godziną jednak ich obawy rosły. Tego dnia o 20:30 Sasza i jej chłopak mieli w planach wybrać się na imprezę. Gdy więc dziewczyna nie wróciła do domu do 20, to wszyscy wiedzieli już, że coś jest nie tak. Mimo, że Sasza znikała już wcześniej. Jak dobrze wiemy, zdarzało się to wielokrotnie, to tym razem okoliczności były zupełnie inne. Poza tym jej chłopak czekał na nią w domu, a ona nigdy wcześniej go nie wystawiła. Rodzice postanowili działać i pojechać do hotelu, gdzie dziewczyna pracowała. Problem tkwił w tym, że nie znali jego nazwy. Tata podwoził córkę nie pod sam hotel. Dziewczyna wysiadała na głównej ulicy. A Blackpool to nadmorskie miasto. Bardzo popularne wśród turystów. Szczególnie w miesiącach letnich. Hoteli i miejsc noclegowych jest tam całe mnóstwo. Z pomocą wówczas przyszedł chłopak Saszy, Dany, gdyż znał jej hasło do Facebooka. Wiedział również, że mężczyzna, który zaproponował dziewczynie pracę, miał na imię David. W następnej kolejności wspólnie z rodzicami przejrzał grupę znajomych na profilu nastolatki. Znaleźli tam tylko dwóch Davidów. Jednego Dany od razu odrzucił, bo dobrze go znał. Drugi na swoim koncie w sekcji dotyczącej zatrudnienia miał podaną nazwę i adres hotelu. Zatem dość sprawnie udało im się pozyskać potrzebne informacje. Hotel nazywał się Grafton House. Ojciec Saszy natychmiast chwycił za słuchawkę i postanowił tam zadzwonić. Nikt jednak nie odebrał telefonu. Bliscy dziewczyny zdecydowali więc, że najwyższa pora odwiedzić to miejsce. Gdy tam dotarli i zapukali do drzwi, otworzył im człowiek, którego od razu rozpoznali. Był to David, czyli mężczyzna z Facebooka, ten co odezwał się do Saszy z propozycją pracy. Oznajmił on, że nastolatka wyszła dawno temu i miała spotkać się ze swoim ojcem. Zrezygnowani rodzice wrócili do domu i zaczęli obdzwaniać wszystkie miejsca, jakie tylko przyszły im do głowy. Dany z kolei na Facebooku pytał znajomych, czy ktoś czasem nie widział Saszy lub nie miał z nią kontaktu. Gdy o 23:00 dziewczyny nadal nie było, matka zadzwoniła na policję. I tą dalszą część tej historii już znacie. Tak jak już Wam mówiłam, Sasza została zidentyfikowana na podstawie badań DNA. Jej rodzice nie mogli ten ostatni raz zobaczyć swojej córki i się z nią pożegnać, bo stan, w jakim znajdowało się jej ciało, po prostu na to nie pozwalał. Niedaleko miejsca odnalezienia zwłok, w koszu na śmieci, śledczy odkryli też buty, różową torebkę, telefon oraz zakrwawioną koszulkę Saszy. Odnaleziona komórka została rozłożona na części. Sprawca wyjął i pozbył się również baterii. Autopsja natomiast wykazała, że nastolatka została ugodzona nożem 58 razy, głównie w okolicy głowy oraz szyi. Agresor działał z tak dużą siłą, że doprowadził aż do nacięcia kości czaszki. Na rękach i ramionach ofiary znajdowały się rany obronne. Z pewnością więc walczyła ona o swoje życie. Sasza została także zgwałcona, zarówno waginalnie, jak i analnie. Gdy do tego doszło, była albo martwa, albo umierająca. Rodzice dziewczyny oczywiście powiedzieli policjantom o tym, że ich córka tamtego dnia była w nowej pracy. Dość znaczące było też to,
że uliczka, gdzie znaleziono jej ciało, znajdowała się zaraz obok hotelu Grafton House. Śledczy zatem od razu po rozmowie z bliskimi ofiary udali się właśnie do tego hotelu. Mężczyzna, który zatrudnił Saszę, nazywał się David Minto. Szybko wyszło na jaw, że o ile rzeczywiście pracował w tamtym miejscu, to wcale nie jako menadżer. Był złotą rączką. Obiekt noclegowy należał bowiem do jego dziewczyny, Rachel Butterworth, oraz jej matki Susan. Początkowo zarówno Minto, jak i jego partnerka zostali aresztowani, ale kobietę niebawem wypuszczono. Nie wniesiono wobec niej żadnych zarzutów. Jej zeznania jednak dostarczyły funkcjonariuszom istotnych informacji. Minto nie był właścicielem hotelu, ani nie pełnił tam żadnej kierowniczej funkcji. Co za tym idzie, nie był upoważniony do zatrudniania kogokolwiek. Co więcej, jego dziewczyna nie miała pojęcia, że Sasza miała dla nich pracować. Do tego, jak pewnie pamiętacie, w grafiku nastolatki były tylko poniedziałki i czwartki. A właśnie w te dni dziewczyna Davida Minto dorabiała sobie w innym miejscu i wówczas nie było jej w ogóle w hotelu. A więc Sasza zarówno na rozmowie kwalifikacyjnej w poniedziałek, jak i gdy przyszła do pracy w czwartek, przebywała z Minto w budynku zupełnie sama. Jakby tego było mało, była zima i Grafton House był wtedy zwyczajnie zamknięty. Przeprowadzano w nim remont. Minto zatem zatrudnił Saszę do pracy, która nie tylko w ogóle nie była potrzebna, ale praktycznie nie istniała. Jego dziewczyna zeznała, że gdy wróciła tamtego feralnego dnia do domu, było to około 21, to pierwsze, na co zwróciła uwagę, to bardzo silny zapach używanych niedawno środków czystości. Minto nie był czyściochem i rzadko sam z siebie garnął się do tego rodzaju prac. Gdy ją zobaczył, to pierwsze, co powiedział, i tu cytuję: "Zanim cokolwiek powiesz, sprzątam, bo miałem krwawienie z nosa." Mężczyzna na komisariacie oczywiście twierdził, że nie miał nic wspólnego z morderstwem Saszy. Zamiast standardowego przesłuchania zdecydował się przygotować pisemne oświadczenie. Zeznał, że Sasza 31 stycznia rzeczywiście pojawiła się w hotelu. Miała wykonywać tam wtedy drobne czynności porządkowe. Jednak ni stąd, ni zowąd praktycznie się na niego rzuciła i doszło między nimi do zbliżenia za obopólną zgodą. Zaraz potem u nastolatki pojawiło się krwawienie z nosa. Minto pomógł jej je zatamować, a następnie dziewczyna po prostu wyszła. I on nigdy więcej jej już nie widział. W toku śledztwa policjanci dokładnie przeszukali hotel. Technicy zabezpieczyli tam naprawdę sporo śladów krwi. Najwięcej było ich w korytarzu na parterze i to prawdopodobnie tam sprawca zaatakował swoją ofiarę. Czerwone plamy znaleziono również na ubraniach podejrzanego, zarówno tych, które miał na sobie w momencie aresztowania, jak i tych, które pewnie zmienił zaraz po morderstwie. Poza tym w hotelu zabezpieczono także narzędzie zbrodni. Nóż kuchenny. Ciosy musiały zostać zadane przez sprawcę z tak dużą siłą, że doszło do wygięcia ostrza tego noża. Dodatkowo Minto starał się pozbyć biżuterii Saszy. Jej kolczyki bowiem znaleziono w toalecie, a w łazience leżał również wisiorek należący do dziewczyny. Na wannie też odkryto ślady jej krwi. Zebrane dowody były więc przytłaczające. Mimo to oskarżony wciąż twierdził, że jest niewinny. Minto w chwili aresztowania miał 22 lata. Od zawsze był samotnikiem. Z trudem nawiązywał nowe znajomości. Jego życie toczyło się głównie w internecie. Tam też w 2012 roku poznał swoją dziewczynę. Gdy jej matka postanowiła kupić hotel, to oboje się do niego przeprowadzili. Minto pracował tam jako barman i złota rączka. Matka jego dziewczyny nie była jednak zbytnio zadowolona z takiego obrotu spraw i z jego pracy.
Przyznaję, że mężczyzna był dość leniwy. Gdy tylko na horyzoncie pojawiały się jakieś trudniejsze zadania, to on nagle znikał. Większość czasu spędzał w swoim pokoju, gdzie udzielał się w mediach społecznościowych i grał w gry komputerowe. Jako dziecko Minto miał pewne problemy psychiczne. Zdiagnozowano u niego także ADHD. Lecz w 2005 roku jego lekarz stwierdził, że nie dostrzega u mężczyzny już żadnych symptomów tego zaburzenia. Niemniej w tamtym czasie cierpiał on na depresję. Tak czy inaczej, rok później uznano, że dalsza opieka psychiatryczna w jego przypadku nie jest już konieczna. Co ciekawe, na Facebooku oskarżony sam siebie określał jako David Demon Minto. 15 lipca 2013 roku rozpoczął się proces. Bliscy Saszy, z uwagi na to, że 22-latek nie przyznał się do winy, musieli wysłuchać wszystkich szczegółów dotyczących ataku, obrażeń, jakich doznała ich córka, oraz przyglądać się przedstawianym na sali sądowej dowodom. Przyznają, że szczególnie utkwiły im w pamięci nagrania z kamer, gdzie widać, jak Minto prowadzi niczego nieświadomą Saszę w stronę hotelu. Dziewczyna niestety już nigdy z tego budynku nie wyszła. Oskarżony zdecydował się zabrać głos, aczkolwiek zmienił nieco swoją wcześniejszą wersję wydarzeń. Tym razem twierdził, że już po tym, jak między nim a Saszą doszło do zbliżenia, on udał się na piętro, aby dalej wykonywać swoje obowiązki. Po chwili jednak usłyszał jakieś dziwne dźwięki dobiegające z dołu. Poszedł więc sprawdzić, co się tam dzieje. Wówczas w korytarzu na podłodze zobaczył Saszę. Wedle jego słów ktoś musiał ją zaatakować. On natomiast w tamtej chwili zupełnie spanikował i zabrał jej ciało do swojego pokoju. Ten pokój znajdował się w piwnicy. Tam je umył, a potem zawinął je w dywan i wyniósł na zewnątrz. Utrzymywał, że to nie on je podpalił. Nie muszę chyba mówić, że jego słowa budziły wątpliwości i nie miały większego sensu, co też starał się wykazać prokurator. Zadał oskarżonemu pytanie, czy ten nie przestraszył się, gdy zobaczył ciało w swoim domu i miejscu pracy. Przecież to jednocześnie oznaczało, że razem z nim w budynku przebywa groźny napastnik. A oskarżony nie tylko nie zadzwonił na numer alarmowy, nie uciekł jak najdalej się da, tylko zabrał porzucone w jego korytarzu ciało i do tego je umył. Po co je umył, jeśli nie aby zatrzeć ślady? Śledczy prowadzący tę sprawę był zdania, że Minto jest wyrachowanym przestępcą i gdyby nie został złapany, to z pewnością zabiłby ponownie. Saszy odebrał życie z pełną premedytacją. Wszystko zaplanował. Po pierwsze skontaktował się z ofiarą, aby zaproponować jej pracę, choć wcale nie potrzebował pracownika. Po drugie, zaprosił Saszę na dzień próbny oraz zaoferował jej takie, a nie inne dni pracy, bo wiedział, że jego dziewczyny nie będzie w tym czasie w hotelu. Po trzecie, zasugerował nastolatce, żeby przyszła sama. Napisał, że czuje się niekomfortowo i jest nerwowy w towarzystwie nieznanych mu osób. Policjanci wierzą również, że jego głównym celem było doprowadzenie do zbliżenia. Gdy jednak dziewczyna mu odmówiła, to on i na tę ewentualność był przygotowany. Zamierzał i tak dostać to, na czym mu zależało, nawet siłą. Sasza z dużą dozą prawdopodobieństwa straciła życie 31 stycznia między 16 a 17, czyli niedługo potem, jak weszła z Minto do hotelu. Potem, gdy się ściemniło, oskarżony przeniósł ciało dziewczyny do alejki obok i podłożył ogień. Natomiast, kiedy zaniepokojeni rodzice Saszy zapukali do drzwi hotelu w poszukiwaniu swojej córki, to nie wiedzieli, że jej ciało leży zaledwie kilka metrów dalej.
Na dodatek Minto był na tyle perfidny, że wybiegł razem z innymi mieszkańcami, gdy płomienie w tej alejce były już widoczne. Dopytywał się, co się stało, był bardzo ciekawy. Nawet zawołał swoją dziewczynę, aby do nich dołączyła. Jak na ironię, to właśnie ona finalnie zadzwoniła na numer alarmowy. Strona oskarżenia na świadka powołała młodą kobietę, Kimberly Fazakerly, którą to Minto, podobnie jak Saszę, zwabił do hotelu, mamiąc obietnicami pracy. Z tą różnicą, że Kimberly udało się uciec. Kobieta spotkała oskarżonego w koledżu w 2006 roku. Poznała również jego dziewczynę i utrzymywali oni w miarę regularny kontakt. Kilka lat później Minto napisał do niej na Facebooku. Wspomniał, że wspólnie z partnerką i jej matką prowadzą hotel w Blackpool. Pewnego dnia Kimberly przyjechała ich odwiedzić. Była przekonana, że będzie to spotkanie w trójkę. Ona, Minto i jego dziewczyna. Był jednak czwartek, więc mężczyzna był oczywiście sam. Oprowadził ją po hotelu, a ostatnim pomieszczeniem, jakie oglądali, była jego sypialnia. Potem przez chwilę rozmawiali, siedząc na łóżku. Mimo wszystko kobieta miała jakieś złe przeczucia. I niestety się nie pomyliła, bo Minto po chwili zaczął się do niej dobierać. Mimo jej wyraźnych sprzeciwów, nie dawał za wygraną. Kimberly w końcu udało się wstać i uciec w stronę wyjścia. Ta sytuacja miała miejsce zaledwie 3 tygodnie przed morderstwem Saszy. Natomiast Sasza poznała swojego oprawcę przez wspólną znajomą, dziewczynę o imieniu Kim. Było to we wrześniu 2012 roku. Gdy Kim odrzuciła jego zaloty, to Minto postanowił odezwać się do jej koleżanki. Wysłał wtedy Saszy zaproszenie do grona znajomych na Facebooku. Ona z początku nie miała pojęcia, kim mężczyzna jest. Dopiero gdy wyjaśnił jej, gdzie się spotkali, to przyjęła jego zaproszenie. Przycisk zaakceptuj kliknęła 27 stycznia, a 4 dni później już nie żyła. Oskarżony w sądzie nie okazał żadnych oznak wyrzutów sumienia czy żalu. Do tego, gdy mówił o Saszy, to określał ją jako to. Nie mówił o niej ona. Ława przysięgłych naradzała się 3 godziny. Ostatecznie Minto został uznany za winnego i skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 35 latach. Oznacza to, że mężczyzna uzyska taką możliwość w 2048 roku. Będzie miał wówczas 57 lat. Podczas odczytywania wyroku 22-latek nie okazał żadnych emocji. W 2014 roku złożył apelację. Twierdził, że nie działał z premedytacją, że nie chciał zabić Saszy, a jego głównym celem był gwałt. Apelacja została odrzucona. Członkowie rodziny Saszy od jakiegoś czasu walczą o dokonanie zmian w prawie. Postulują o wydłużenie limitu czasowego na złożenie odwołania, powołując się na to, że zasądzony wyrok jest zbyt łagodny. Obecnie jest to tylko 28 dni. Bliscy dziewczyny podkreślali, że od razu po rozprawie sądowej emocje i zagubienie jest tak duże, że praktycznie ciężko mówić tu o podjęciu jakiejkolwiek logicznej decyzji i analizie różnych aspektów. Teraz z perspektywy czasu chcieliby takie odwołanie złożyć, ale gdy zapadł wyrok, nawet o tym nie pomyśleli. W sierpniu tego roku, w sierpniu 2023 roku, rząd odniósł się do tych postulatów. I niestety na chwilę obecną w tym zakresie nie ma planów na jakiekolwiek zmiany. Matka Saszy cierpi na drobnokomórkowego raka płuc w 4. stadium. Chciałaby, żeby taka reforma została przeprowadzona jeszcze za jej życia, lecz boi się, że może tego nie doczekać. Jedna z sióstr Saszy, Gemma, stworzyła specjalną kampanię o nazwie Yes Matters.
Jej celem jest zwiększenie świadomości w zakresie przemocy wobec kobiet oraz wspieranie ofiar. Podkreśla ona także, jak ważna jest edukacja w sferze kontaktów intymnych, porusza kwestie samooceny i wpływu mediów na nasze życie. Kobieta w jednym z wywiadów powiedziała, że do dnia dzisiejszego otrzymuje okropne wiadomości, głównie w mediach społecznościowych. Niektórzy potrafią jej grozić, że ją też spotka to, co jej siostry. Kobieta przyznaje, że w internecie, z uwagi na to, że ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie poniosą żadnej odpowiedzialności za to, co napiszą, plus do tego dochodzi kwestia anonimowości, to potrafią wysłać tego rodzaju wiadomości. Choć w normalnym życiu nie powiedzieliby tej osobie czegoś takiego prosto w oczy. Jest to w pewnym stopniu przerażające. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć moją pracę, to zapraszam na moje konto na Patronite. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!